A teraz bym się tak chciała zwrócić do kolegów radnych, koleżanek, którzy mają blogi swoje, nie wiem jak to się nazywa poprawnie, bo się tym nie zajmuję. Chodzi mi o rzetelną informację. Moim zdaniem my nie mamy wolnych mediów. Dla mnie wolne media to są takie, które potrafią popatrzeć na jedną stronę, na drugą stronę, wyciągnąć z tego wnioski. To, że ktoś sobie żartuje, uważa, że to jest świetny żart, bo coś tam wstawi na fejsie, bo fajnie, bo będą się wszyscy śmiać. Daleko temu, kto tworzy tą stronę do Mleczki czy do pana Henryka Sawki, te dowcipy rozumie i dokładnie do mnie przemawiają. I dużo rzeczy nam umyka, takich naprawdę, które są dobre dla gminy, dla dzieci. Ostatni Mikołaj, akurat w tym roku nie byłam, ale byłam w tamtym roku, jak był Mikołaj, wiem, że pan, proszę mi przypomnieć, Żurakowski, on zawsze mówi o wkładzie miasta i gminy, udziale tego przedsięwzięcia dla dzieci, ale zauważcie państwo, że ludzie to, co słyszą gdzieś na mieście, to do nich to dociera w małym stopniu. A jeżeli ktoś gdzieś tam umieści, że ponownie, bo z tego, co się orientuję, od samego początku gmina wspierała te działania i to jest naprawdę wspaniałe przedsięwzięcie. Nie należy się z tego, uważam, śmiać, tylko dobrym słowem wspierać. Pomaga. Ja jeszcze będąc w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, tam chyba 15 lat czy ileś byłam wolontariuszem i wtedy jeździłam z panem burmistrzem na spotkania do Opola i słuchajcie, dziwili się ludzie, bo 20 lat temu, no to może jeszcze nie 20, niech będzie 15 z haczykiem. Pomoc naprawdę nie była czymś, o czym się mówi. To nie należało do takich, co wy pomagacie, a dlaczego dajecie pieniądze. Od samego, oczywiście towarzystwo pisało, burmistrz zawsze dawał pieniądze i mnie się wydaje, że jest dużo takich inicjatyw. Ja wiem, że pan burmistrz o tym nie mówi, ale dużo inicjatyw jest takich, o których się przemilczało, nie powiedziało, teraz są i się przemilcza, a mnie się wydaje, że to trzeba. Nie dlatego, że to jest pan burmistrz, bo to pan burmistrz jako od siebie nie daje, wiemy o co chodzi. To jest taki skrót myślowy, więc daje gmina na to wszystko. I w tym momencie warto wspominać, bo pomaganie tak naprawdę 20 lat temu nie było modne. I tylko tyle. I dziękuję bardzo.